Dzień dobry, kochani. Witam się z wami o poranku z kawą, dlatego że jest ona bardzo potrzebna dzisiaj. Po pierwsze, chce mi się spać, a po drugie, dzisiejszy poranek to jest poranek z cyklu Trudne poranki. Dzisiaj ciężko dogodzić z dzieciom, nie te ubrania, nie to wszystko, w ogóle no masakra. Ale sytuacja opanowana. Dzisiaj Staś poszedł tylko na dwie lekcje do szkoły, bo pisze klasówkę i wraca, zwolniłam go z kolejnych lekcji, dlatego że mamy już pierwszą wizytę u ortopedy. Ja się właśnie szykuję, jem śniadanie, zaraz będę jadła, proszę bardzo, do tego kawka i on przyjdzie i jedziemy do ortopedy. Też nie wiem, ile my tam czasu spędzimy, bo na samą myśl, ile tam jest ludzi, to mi słabo. No ale zobaczymy. Pierwsza wizyta, zobaczymy, co powiedzą, bo to raptem kilka dni dopiero minęło, a właściwie dzisiaj równo tydzień od złamania tej ręki mija, więc no zobaczymy. Julcio w przedszkolu, ja teraz im śniadanie, ogarnę papiery i właśnie będę się szykować do tego ortopedy. Także zapraszam Was na ten dzień ze mną. Będzie coś tak na szybko, trochę w biegu. Później szybki obiad z mrożonek, bo nie mam na dzisiaj nic ugotowane. A jak przyjedziemy, to będziemy głodni. A z racji, że muszę znowu zamrażarkę, wiecie, ją opróżniam, to będzie obiad dzisiaj typu kurczak, frytki, jakieś warzywa. Wyjmę z zamrażarnika wszystko na moment do piekarnika i taki będzie dzisiaj szybki obiad, bo no nie wiem, kiedy wrócimy po prostu od tego lekarza. Także zaczynamy ten dzionek i ja teraz mam chwilę na śniadanie i na uspokojenie się, bo naprawdę poranek był nerwowy. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że w końcu po wielkich przebojach jutro najprawdopodobniej dojdzie moja lampa do robienia hybrydy. Słuchajcie, z tą lampą to były cyrki. Zamówiłam ją w sklepie, znaczy tak, przez sklep u jakiegoś tam sprzedawcy. Tak jak wiecie, na Allegro są różni sprzedawcy, w Empiku są różni sprzedawcy, w innych sklepach są różni sprzedawcy, no to ja tak właśnie przez jakby taką główną platformę zamówiłam. No i czekałam kilka dni, lampy nie było, nikt nic nie pisał, że będzie opóźnienie, że coś tam, bo zawsze jak robię jakieś zakupy, to jak ma być opóźnienie, to do mnie piszą, przepraszają i w ogóle mówią, że coś tam się stało i będzie opóźnienie, a tutaj nic, zupełna cisza. I złożyłam reklamację, napisałam, najpierw wyszukałam kontakt bezpośrednio do sprzedawcy. Kontakt był bardzo ograniczony, w sensie tylko, że mail, żadnego numeru telefonu, nic, bo chciałam zadzwonić, zero, więc to już mi się przestało podobać, ale napisałam maila. Nie dostałam odpowiedzi, więc napisałam maila przez główną jakby tą platformę, przez którą ten sprzedawca sprzedaje i jakby z platformy od razu dostałam odpowiedź, że zajmą się sprawą, że proszą o cierpliwość, że skontaktują się ze sprzedawcą. No więc cierpliwie czekałam. Sprzedawca nadal nic nie odpowiedział, a ci z platformy odpowiedzieli, że niestety nie mają z nim żadnego też kontaktu i reklamację uznają i zwrócili mi oni pieniądze właśnie. Także tutaj super, bardzo jakby wizerunkowo dobrze wypadli. Dostałam zwrot pieniędzy, no później wylądowałam ze Stasiem w szpitalu, więc jakby nie miałam do tego głowy i w ogóle, wiecie, to nie było ważne w ogóle. No i teraz jak już się tak ogarnęłam, to zamówiłam drugą lampę, gdzie indziej, taką samą, tylko gdzie indziej. No i słuchajcie, miała być w pewnym tam terminie i lampy nie ma, mówię, kurczę, coś, nie mam szczęścia do tej lampy. Ale napisałam maila też do sprzedawcy, no ale tutaj od razu dostałam odpowiedź, że już dzisiaj tego samego dnia wysyłają i będzie ok, także została wysłana, dostałam potwierdzenie,
Więc ona dzisiaj już do mnie przyjdzie. Tego się nie spodziewałam. Myślałam, że jutro przyjdzie, a przyjdzie dzisiaj. No ja sobie dzisiaj tych hybryd nie zrobię raczej, bo nie będę miała na to czasu, bo dzisiaj to ja muszę od nowa zrobić sobie paznokcie, wiecie, skórki, skrócić paznokcie, bo robiłam to przedtem, szykowałam właśnie te paznokcie do pomalowania, tylko jak miała przyjść ta pierwsza lampa, no ale trochę czasu minęło, mnie już te paznokcie odrosły. Także dzisiaj będę je przygotowywać, a pewnie jutro sobie tylko już na spokojnie pomaluję, jak będę miała tą lampę. No chyba, że jakimś cudem dzisiaj wieczorem jeszcze znajdę czas i siłę i zdążę te paznokcie ogarnąć, ale myślę, że jutro będzie malowanie, bo dzisiaj to nie wiem, o której wrócę w ogóle od tego lekarza. Także takie perypetie z tą lampą. Słuchajcie, no coś nie było szczęścia do niej, ale grunt, że dotrze. Coś Wam jeszcze chciałam powiedzieć. Ale zapomniałam co. A, chciałam Wam pokazać kolczyki. Nie wiem, czy je widzicie. Takie malutkie świecidełka, ale dosłownie mini, mini. To są srebrne kolczyki z cyrkonią. Bardzo mi się spodobały. Ja kiedyś miałam takie jeszcze mniejsze. Czekajcie, zrobię tu jakiś. O, widzicie teraz? Kiedyś miałam jeszcze mniejsze i mi się bardzo podobają takie maleństwa, bo one, wiecie, są niby niewidoczne, ale przykuwają uwagę, bo coś tam błyśnie w tym uchu. Kiedyś to aż ktoś taki trochę złośliwy mi powiedział: co ty masz za kolczyki takie? W ogóle ich prawie nie widać. A ja mówię, ja takie właśnie lubię. Lubię też większe i duże, znaczy może bardzo duże nie, ale większe lubię. Ale ja mam, u mnie tak jest tak, nieraz chcę tak wyraziście wyglądać, więc założę coś w kolorze albo coś większego, a nieraz mam taki dzień naprawdę super skromności wizerunkowej i właśnie tak czasem właśnie mam tak, że lubię takie bardzo malutkie, skromniutkie kolczyki, także właśnie byłam w Rossmanie i bo wiecie, mnie dużo tych kolczyków takich uczula, ja nie mogę wszystkiego nosić. U mnie albo złoto, srebro, to zależy, bo są sklepy, z których mnie nie uczula, a są takie, w których mnie uczula i wydaje mi się, że to zależy od próby, od jakby ilości srebra w srebrze. Natomiast zdarza się, że kupię jakieś kolczyki zupełnie takie, pamiętam, wiele lat temu ja już ich nie mam, bo gdzieś mi zginęły. Ale pamiętam, kupiłam kiedyś kolczyki w jakiejś sieciówce srebrne i naprawdę za niewielkie pieniądze i o, ja je mogłam nosić non-stop. I właśnie teraz te w Rossmanie kupiłam, bo w Rossmanie są takie jakby zwykłe i srebrne. I wzięłam te srebrne, właśnie one mi się bardzo podobały. One były w dwupaku. Były te i były takie ciuteńkie, dosłownie większe od tych. Ale też maluśkie, takie same, tylko rozmiarem odrobinkę większe i wzięłam. Dzisiaj mam te mniejsze założone. I póki co noszę je już, nie wiem, ze 2 godziny i jest ok, także myślę, że będą ok. A do tych kolczyków jeszcze założyłam sobie te moje perły z tusa i srebrną zawieszkę z tusa, tego misiaczka, którego dostałam na urodziny. Także tak dzisiaj skromnie, że tak powiem, jeśli chodzi o biżuterię, nic rzucającego się w oczy. Taki to u mnie dzisiaj jest dzień. Dobra, idę spakować co torbę, wezmę jakąś wodę do tego szpitala, bo to jest w szpitalu, w poradni przyszpitalnej i tam jest kocioł, tam jest po prostu tyle ludzi. Jak ja tam poszłam zapisać Stasia na tą wizytę, to byłam przerażona. Także spakuję jakąś wodę, muszę dokumentację spakować medyczną, wypis ze szpitala, żeby tam wiedzieli co i jak. No i niedługo Stasiu wróci ze szkoły, bo poszedł tylko na 2 lekcje. Zje coś szybciorem i jedziemy. Okej, okay, kochani, my już przyjechaliśmy do szpitala na tą wizytę. I teraz będziemy szli kawał, bo ja już zaparkowałam, pobrałam bilecik. Tu w ogóle z parkingiem i z tymi bilecikami i opłatami to jest normalnie wyższa szkoła jazdy, bo najpierw na wjeździe pobiera się bilecik, który trzeba mieć i jakby od momentu pobrania naliczany jest czas za opłatę, ale też nie płaci się przy wyjeździe, tak, znaczy płaci się przy wyjeździe, ale
nie przy takiej bramce też jak na wjeździe, tylko trzeba iść do takiego innego urządzenia, który nazywa się kasą, zeskanować ten bilecik, który się ma. Na podstawie tego bileciku naliczana jest opłata, trzeba zapłacić i dopiero przy wyjeździe jest kolejna bramka i znowu trzeba zeskanować bilecik i dopiero wypuszczają. Także to jest wyższa szkoła jazdy. No ale nic, bilecik mamy, to najważniejsze. I chciałam Wam tylko pokazać, jak ten szpital jest wielki. Tego nie do końca to zobaczycie, bo jest tu plac budowy i tylko z jednej strony zobaczycie, ale on jest po prostu ogromny. Poczekajcie, odwrócę kamerkę i patrzcie tutaj. To jest taki wielki tam szpital. Tam z drugiej strony. To po prostu jest moloch jeszcze, się ciągnie. Tam jest taki, widzicie, wieżowiec. I z drugiej strony, tam naprzód, jak wam pokazuję, tam od drugiej strony jeszcze w poprzek są budynki. Tam są poradnie specjalistyczne i my właśnie tam musimy się dostać, ale musimy iść naokoło, bo tu się nie przejdzie. No i normalnie mówię wam, kosmos, to jest ogromne. Odnaleźć się tutaj, znaleźć jakiś oddział czy coś, to nie jest taka prosta sprawa. No ale w sumie to normalne, w dużych miastach są duże szpitale i całe szczęście, bo pacjentów też jest bardzo dużo. Dobra, my lecimy, odezwiemy się, jak wrócimy. Dobra, słuchajcie, wróciliśmy od tego lekarza i muszę wam coś powiedzieć, bo po prostu to jest skandal. Ogólnie wizyta bardzo fajnie, wszystko już wiemy. Ręka zrasta się, ale powiem wam od początku. Czekaliśmy w kolejce do lekarza, byliśmy tam trzeci w kolejce, ale przychodziły osoby, które między pacjentami jeszcze wchodziły, więc zaczęło się robić nerwowo. O ile ja zawsze zachowuję zimną krew, to zauważyłam już po wielu wizytach u lekarzy czy w szpitalach, że starsi ludzie im najbardziej się śpieszy, tak? Wiecie, 70 plus. Nieważne, że tobie też się śpieszy, bo masz dziecko w przedszkolu do odebrania albo coś tam, albo do pracy czy z pracy, im się najbardziej śpieszy. No i oczywiście jedna pani siedziała i robiła raban, że tyle trzeba czekać, że to, że tamto. No, nie było ogromnej tej kolejki, bez przesady, zawsze wszędzie trzeba trochę poczekać. Ale to jest nic. Weszliśmy do lekarza i wszyscy już tam wracali do tego lekarza po raz drugi, bo on wysyłał na zrobienie rentgena i trzeba było do niego wrócić po tym rentgenie. No i wróciła pani z dzieckiem. Była na tym rentgenie, a nas wysłał na rentgen. I ja byłam tam pierwszy raz i nie wiedziałam gdzie. To trzeba iść. No i pytam ją, gdzie była na tym rentgenie, gdzie mam iść. Ona mówi, tu jest jeden i tam jest drugi. Wysłała nas na ten drugi. My tam czekaliśmy zdziwieni, że w ogóle tam ludzi nie ma. Co się okazało, że ten drugi rentgen jest zepsuty. I dlatego przy tym pierwszym jest taka kolejka. I ona o tym wiedziała, bo wszyscy, cały szpital o tym huczał, a nas tam wysłała i my straciliśmy dużo czasu. I później tutaj już do tego pierwszego była ogromna kolejka, w której czekaliśmy. Ale to jest nadal nic. Ja jestem naprawdę spokojny człowiek. Ja byłam ostatnia ze Stasiem na tego rentgena. Za nami przyszło dwóch chłopaków, takich młodych, wiecie, studentów, myślę. I usiedli, bo to byli obcokrajowcy. Usiedli gdzieś tam daleko od nas, więc ktoś tam, jakaś dziewczyna, ich uświadomiła, że tutaj jest kolejka, że ja jestem ostatnia, więc oni są za mną, bo to każdy pilnuje swojego poprzednika i jakby. Żeby pilnowali pani w żółtym sweterku, bo będą za nią. No i okej. Siedzimy, wszyscy cierpliwie czekają. Na to jedna pani starsza też cały czas mamrusi, że długo, że to, że tamto, że siamto. No,
już jej nikt znieść nie może, ani z pacjentów, ani z personelu, bo tam też pielęgniarki były z pacjentami z oddziału na wózkach, którzy mieli jakby pierwszeństwo. One już też ją uspokajały. No i słuchajcie, przychodzi na to druga babcia, też bardzo niecierpliwa, ta co była, tam się awanturowała pod gabinetem, jak czekaliśmy do lekarza. No i słuchajcie, ona już mnie po prostu zabiła tekstem. Patrzy na tych ludzi i mówi tak: na rentgena to wszyscy? Ja mówię: wszyscy. A ona: o Boże. Spojrzała na tych dwóch chłopaków obcokrajowców, bo oni byli ciemnoskórzy, i mówi tak: ja myślałam, że ta czarna plama to wszyscy. Słuchajcie, ja zamarłam. Ja nie wiem, czy oni po polsku mówili, bo się nic nie odzywali, ale jak wychodziłam stamtąd i mówiłam do widzenia, to mi odpowiedzieli do widzenia po polsku. Boże, jaki mi był wstyd po prostu. No, słuchajcie, jak tak można powiedzieć? Jak tak można kogoś w ogóle określić? Ja rozumiem, że to jest starsza pani, ale słuchajcie, po ostatniej wizycie w szpitalu ze Stasiem i teraz ja naprawdę zaczynam tracić wiarę w ludzi, bo zawsze mnie wychowywano, że trzeba mieć szacunek do starszych, do wszystkich, ale do starszych przede wszystkim. I słuchajcie, zawsze ustępuje się miejsca, zawsze przepuści gdzieś tam, coś tam pomoże. Ale słuchajcie, jak tu mieć do nich szacunek, jak oni nie mają szacunku do nikogo? Cały czas się awanturują, wszędzie chcą być pierwsi, wszędzie im się śpieszy, nikomu się nie śpieszy, tylko im. I jeszcze tak powiedzieć na tych chłopaków, że to czarna plama, słuchajcie, no. Rany boskie, mnie po prostu włosy dęba stanęły, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że oni tego nie rozumieli, bo naprawdę wielki wstyd. I tak mnie to zbulwersowało, słuchajcie, że naprawdę. No i wyczekaliśmy się na tego rentgena, w końcu udało się go zrobić. Lekarz nas z powrotem przyjął, bo jeszcze był taki stres, że on już skończy pracę i trzeba będzie jutro znowu pojechać. No ale nie, przyjął nas. I Staś będzie miał na koniec czerwca zdjęty gips za 4 tygodnie. Także no, ręka się zrasta, musi się zrastać, musi swoje odczekać. Zapisaliśmy się już na kolejną wizytę na zdjęcie gipsu do innego lekarza, dlatego że ten nasz wyjeżdża, ma urlop i jeżeli byśmy chcieli przyjść do niego, to dopiero najwcześniej za 6 tygodni. No więc jak ten gips można spokojnie zdjąć za 4, no to, bo i tak Stasiu łącznie będzie 5 tygodni w tym gipsie, no to mówię, nie no, no to już pójdziemy do innego lekarza, no bo nie będzie chodził, słuchajcie, 7 tygodni z ręką w gipsie, nie, no bez przesady. Chyba, że to lato, wakacje i my też jeszcze mamy jeden wyjazd. Także tak sytuacja wygląda, zresztą to już jest obojętne, kto gips zdejmie tak naprawdę, nie? No i zapisaliśmy się na ten koniec czerwca, na to zdjęcie gipsu, bo my mieliśmy teraz wyjechać. Ja wam nic nie mówiłam, bo to miała być niespodzianka też, dla was również. My mieliśmy teraz wyjechać, już za tydzień mieliśmy wyjeżdżać na bardzo, bardzo fajne wakacje, w bardzo fajne miejsce, z fajnym noclegiem i miałam wam vlogować. Ale z racji, że Staś ma rękę w gipsie, to odwołałam ten wyjazd, ponieważ po pierwsze, nie chciałam, żeby on się tam męczył, bo nie skorzystałby do końca z tego wyjazdu. A druga sprawa jest taka, że nie wiedzieliśmy, jak często będą wizyty kontrolne i byłoby to za daleko, żeby wracać i przyjeżdżać na te wizyty, więc podjęliśmy decyzję, że rezygnujemy z tego wyjazdu. Ale w lipcu mamy jeszcze jeden, tylko na ten lipcowy to ja już najprawdopodobniej pojadę sama z dziećmi, bez męża, ale też będę oczywiście vlogować. A co później, czy w sierpniu będzie jeszcze jakiś wyjazd, czy nie,
Mamy coś tam w zanadrzu, ale nie mamy nic zarezerwowanego, nie mamy nic dokładnie zaplanowanego. Nasz plan jest tylko w głowie, więc jeśli nic nie pokrzyżuje planów, jeśli uda się wstrzelić w termin, to jeszcze w sierpniu gdzieś pojedziemy, ale to nic pewnego. Dlatego, że ja też w sierpniu mam bardzo dużo wizyt lekarskich swoich, dzieci również, mam już bardzo zaplanowany sierpień. I jakby nie wiem, czy uda nam się po prostu w te wolne dni wstrzelić. Jeżeli tak, no to oczywiście zabiorę Was ze sobą. Dobra, tyle Wam chciałam powiedzieć. Będzie ten vlog dzisiaj taki gadany, słuchajcie, ale no ja musiałam się z Wami tym podzielić, bo dla mnie to był szok, skandal, po prostu skandal, że tak się można zachowywać. I to, wiecie, to można powiedzieć, albo starszy człowiek, to już tam wiecie. Różne rzeczy w głowie się dzieją i tego, no ale skoro starszy człowiek jest na tyle sprawny, że sam przychodzi do lekarza, sam się ogarnia, sam i widać, że jest ogarnięty jeszcze, nie potrzebuje jakiejś pomocy, nie jest niedołężny i głowa pracuje, to jakby wiecie, no to nie usprawiedliwia takiego zachowania i takiego traktowania innych. A z drugiej strony, to właśnie ci starsi ludzie zawsze nas uczą takiej kultury osobistej i pouczają, jak się młodzi powinni w stosunku nich zachować, więc tym bardziej ja też wymagam od nich kultury, słuchajcie. No, bardzo mi się to nie podobało, bardzo. Ja wiem, że też kiedyś będę starsza, stara, być może niedołężna, ale jeżeli, wiecie, głowa jest sprawna, to to nie usprawiedliwia, bo co innego, jak ktoś ma chorą głowę i wiadomo, ona już nie pracuje tak, jak powinna, to różne rzeczy się dzieją jakby poza naszą świadomością, ale no to nie było, to nie nadawało się do usprawiedliwienia, o tak. Także dajcie znać, jakie wy macie wrażenia właśnie z takich sytuacji, jak wy to odbieracie, bo ja bardzo jakby przeżywam takie sytuacje. Jak byłam ze Stasiem tydzień temu na izbie przyjęć, było dokładnie to samo. Ludzie też bardzo starsi byli niecierpliwi, ale to, że są niecierpliwi, to tam nic. Ale też przychodzą najpierw do lekarza, a jak już muszą poczekać pół godziny, to podłączą ich pod kroplówki, bo coś tam, coś tam. A i oni później, słuchajcie, z tymi kroplówkami uciekają, bo oni nie będą czekać, bo im się śpieszy. Cały personel ich gania. No, no cyrk po prostu na tej izbie przyjęć. No to po co przychodzisz do lekarza, jak nie chcesz tej pomocy i uciekasz, bo cię pół godziny po prostu zbawi, no. Także mówię Wam, ja to dzisiaj jestem pełna wrażeń znowu. Dobra, idę, bo wróciliśmy bardzo późno. Ja już muszę za chwilę lecieć po Julcia do przedszkola. Właśnie byłam też w stresie, czy zdążę go odebrać przez te kolejki tam u lekarza. I wrzuciłam tylko, tak jak Wam mówiłam, frytki i kurczaka do piekarnika, bo miałam takiego kurczaka. Kiedyś przez pomyłkę po prostu był kupiony, bo prosiłam męża o coś, on nie wiedział o co do końca i kupił mi takiego kawałki kurczaka już zamrożone. Że jego się wrzuca do piekarnika albo na patelnię i on ma być dobry. Nie wiem, nigdy nie jadłam tego, więc miałam to w zamrażarce, trzeba to w końcu zjeść, więc właśnie wrzuciłam tak frytki i tego kurczaka, zobaczymy. Także tak, to piecze się wszystko w piekarniku, a ja tylko poczekam, żeby Stasiowi to nałożyć i lecę po Julcia do przedszkola, bo tak dzisiaj właśnie wszystko w biegu. Okej, moi drodzy, emocje opadają, ale ten vlog niezły będzie taki bardzo, mówię Wam, no, emocjonujący pod względem właśnie zachowań ludzkich. Ale słuchajcie, przyszła mi lampa, lampa do robienia hybrydy, także już Wam pokazuję, bo jak wiecie, było z nią było i muszę Wam ją pokazać. Okej, to jest ta lampa. Słuchajcie, ona, jak czytałam, sprawdzałam w internecie, jaką kupić, to była w rankingu kilku najlepszych, jakie są polecane, więc zobaczymy. O, Kicia oczywiście już musi. Także zobaczymy, jak to będzie, ale myślę, że będzie całkiem spoko. Ma całkiem niezłą moc, nie jest najsłabsza, także
No, bardzo miała dobre opinie, była polecana, więc dlatego się na nią zdecydowałam. Trochę to trwało, zanim ona do mnie dotarła, bo musiałam drugi raz ją kupić. Pierwsza nie dotarła, ale będzie dobrze. Także będą pazurki robione. A tak w ogóle, słuchajcie, ja już sobie przygotowałam pazurki. Nie wiem, czy widzicie, ale ja sobie po prostu je skróciłam, obcięłam, bo ja zawsze króciutkie pousuwałam skórki. Ładnie są już opiłowane, przygotowane. Także jutro będzie malowanie, bo dzisiaj to już mi się nie chce, już się późno robi. Także ja już kończę tego vloga. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. I mam nadzieję, że w kolejnym albo jeszcze następnym będę już się mogła pochwalić ładnymi, kolorowymi paznokciami. Także do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa!